Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w nowym let's playu na moim kanale. Jest to drugi let's play z ostatniego maratonu Crasha Bandicoot pod nazwą Crash of the Titans na Game Boy Advance. Czyli tym razem przechodzimy advance'ową wersję Titansów. Czy jest jakaś pomiędzy tymi wersjami różnica? Czy jest różnica między wersją Game Boyową a wersjami stacjonarnymi różnica? Czyli wiecie, wersjami na Wii, PS2, Xbox 360. Myślę, że tak. Zaczynamy naszą pierwszą wyspę Wumpa Island z poziomem Bandicoot Beach i mamy tutaj cutscenkę, która jest nieco inna w przeciwieństwie do wersji konsolowej, bowiem nie ma tutaj już zgromadzenia Bandicootów i Aku Aku. Mamy teraz Crasha, który sobie śpi i Aku Aku informuje, że wyczuwa jakieś negatywne rzeczy, w zasadzie negatywne powietrze, które insynuuje, że tutaj kręcą się gdzieś potwory. No i jest tutaj też nawiązanie do tego, że Cortex prawdopodobnie planuje jakieś złe zamiary, przepraszam najmocniej. No więc tak, fabuła tej gry. W wersji na Game Boy Advance mamy podobną fabułę z malutkimi zmianami. Przede wszystkim pojawia się Dingodile, co jest dosyć zaskakujące, bo nie było go przecież w wersji na konsole stacjonarne, a wiadomo, że mowa tutaj o wersjach na PS2, Wii, Xbox 360, co nie? I też troszeczkę nie rozumiem powodu, dlaczego Dingodile się tutaj pojawia, dlatego że w moim skromnym zdaniem, jak go nie było w Titansach, to jakoś nie było takiej pustki po nim, a druga sprawa, że on i tak by nie miał nic za bardzo tutaj co do roboty, plus prócz tego w zasadzie, że musi zatrzymać Bandicoota swoim miotaczem ognia. Druga zmiana w fabule, jaka jest, to to, że Arachnina nie jest nazwana jako Arachnina, a jest nazwana jej pierwotną nazwą, czyli pod nazwą Spiderbot. Ponadto, uwaga, spoiler alert dla osób, które nie chcą tutaj słyszeć spoilerów, to mogą sobie teraz w tym momencie wyciszyć film. Arachnina nie jest ostatnim bossem w tej grze. Co jest dosyć bardzo ważne, dlatego że ostatnim bossem w tej gierce jest nie kto inny jak Dr. Neo Cortex, czyli tak jak pierwotnie był w serii, oprócz tam w Entrance i w Twinsanity i w wielu innych grach, tak teraz jest on ostatnim bossem i pomimo swojej porażki, jaką za chwilę dozna w tym tutorialowym poziomu, bo można to powiedzieć, że to jest tutorialowy poziom, dlatego że Aku Aku nam tutaj będzie mówił co i jak, czym atakujemy, co mamy użyć i tak dalej, to jednak Cortex tylko zostanie na chwilę odsunięty od władzy nad światem, ponieważ tak jak to było w wersji stacjonarnej Crash of the Titans, Nina teraz przejmie chwilowo dowodzenie, a po porażce Ninie, tak, bo Nina dozna porażkę w innej lokacji, to wtedy Cortex z powrotem zostanie, że tak powiem, przyłączony do władzy. O, tak to starałem się w miarę logicznie wytłumaczyć i w miarę fajny sposób, mam nadzieję, że mi wyszło, taką przynajmniej mam nadzieję. No i oczywiście będzie to wielki finał tego, że Cortex będzie próbował zniszczyć Crasha raz na zawsze. Coś, co już zresztą wiemy, słyszymy i niejednokrotnie było poruszane w serii Crasha Bandicoot, bo przecież ile razy Cortex chciał zniszczyć Crasha i rodzinkę Bandicootów. Tak, walczymy teraz z żabą. Dosłownie, ten tytan nie ma żadnej innej nazwy, tylko jest to żaba, która ma możliwość władania pszczołami, co zresztą mogliście zobaczyć. Ta gra będzie miała paru ciekawych tytanów, które nie zadebiutowały w wersjach stacjonarnych. Szczerze nie dziwię się dlaczego, dlatego że te tytany jakoś super do ambitnych projektów i do ambitnych tytanów to one nie należą. No i tutaj mamy naszą pierwszą konfrontację z Cortexem, który ma zamiar nas zestrzelić swoją drogą pistolecikiem, albo inaczej potocznie zwany jako Ray. Jest to ta sama broń, którą używał w Crashu Twinsanity, taka mini ciekawostka. No i teraz jak widzicie,
Cortex został w tym momencie odepchnięty od władzy, dlatego że Uka się po nas kolejny, po raz enty, po raz chyba tysięczny w tej serii zawiódł się na nim, dlatego że miał przecież za pomocą Evolvoreya unicestwić Crasha Bandicoota, co oczywiście się nie udało. No i teraz Cortex zostanie odtrącony i na jego miejsce wejdzie Nina, tak jak to było w normalnym Crash of the Titans. To tak w sumie, nie mówiąc na temat chwilowo gierki, w sensie będziemy mówili na temat gierki, ale nie będziemy tutaj tłumaczyli póki co tego, bo zresztą sami widzicie, co się dzieje na cutscenkach. I tak nie powinno być dla nikogo zdziwieniem, że tutaj nie ma żadnego dubbingu czy coś, dlatego że to jest gra na Game Boy Advance. I zanim ktokolwiek mi powie, że przecież jest sporo gier na Game Boy Advance, które mają dubbing, okej, zgadzam się stuprocentowo, jest wiele gierek, które ma dubbing. Ta gra niestety do tych nie należy. No i cóż, to tyle, co chciałem powiedzieć. No i tutaj kolejna zmiana, jaka jest w cutscence, jest taka, że Crunch oraz Coco są uwięzieni w klatce razem. Nie jest już tak, że Crunch został zamrożony i tam sobie gdzieś siedzi lub stoi, tylko po prostu został porwany razem z Coco i będziemy musieli po prostu ich uratować we dwójkę. No i teraz Uka oczywiście powierza rolę, że Tiny będzie tutaj odpowiedzialny za porwanie Cruncha, a Nina za pomoc, Nina będzie odpowiedzialna za porwanie Coco. Czyli innymi słowy, żeby uratować Cruncha, będziemy musieli pokonać Tiny'ego. Żeby uratować Coco, będziemy musieli pokonać Ninę. Tak, to chciałem powiedzieć zdecydowanie. Co ja ogólnie sądzę na temat Crash of the Titans na Game Boy Advance? Cóż, jest to gra, która jest dosyć ambitnym projektem, muszę przyznać. Jest dosyć ciekawą wersją Crasha na Game Boy Advance. Aczkolwiek, czy jest to moja ulubiona wersja? Nie powiedziałbym. W sensie, dalej będę raczej przy tym, że wersje na PS2, ogólnie na konsole stacjonarne, są moimi ulubionymi wersjami. Ale ta gra, wbrew pozorom, jest spoko. Ma swój taki dziwny klimat, aczkolwiek ma ona bardzo dużo wad. Bardzo sporo, bardzo dużo, whatever. Wiemy wszyscy, o co chodzi. No i tutaj przed nami debiut nowego Tytana, który nie zadebiutował w Crash of the Titans na PlayStation 2 oraz na X360 i na Wii, więc przed państwem oto Beaver, zwany jako Bubr. Tyle. To cały jego opis. Nie ma o nim żadnej ciekawostki ani nic, po prostu jest, bo jest. No i tutaj oczywiście debiut Doom Monkeys, co jest trochę dziwne, bo Doom Monkeys debiutowali od epizodu 8 albo 7, a pojawiałem się tak na dobrą sprawę na początku gry, ale dobra, zapomniałem, że to jest wersja na Game Boy Advance. Swoją drogą, może kojarzycie, jest taka stronka jak Crash Mania. Jeżeli nie wiecie, to już tutaj was wprowadzam w, że tak powiem, sprawę. Crash Mania jest to grupa, a raczej stronka, na której są umieszczane różne ciekawostki, różne tematy odnośnie gier z Crash Bandicootem. I co się okazuje? Okazało się, że był artykuł odnośnie wersji na Game Boy Advance Titansów i okazuje się, że Wikipedia, a raczej może nie Wikipedia, a Crash Mania po prostu w bardzo negatywny sposób wypowiada się na temat tej wersji. Ponieważ ta wersja ma sporo wad, tak jak już zresztą zdążyliśmy sobie tutaj wyjaśnić, a raczej jeszcze wam nie wyjaśniłem, jakie ma wady, ale pokrótce będę mówił. Przede wszystkim najważniejszą wadą w tej grze jest to, że ta gra ma jakiś dziwny detekst kolizji, coś takiego. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, i tu swoją drogą upgrade żeśmy zebrali, dlatego że zbieramy te mojosy, które pozwalają nam upgrade'ować Crasha, czyli wiecie, health upgrade, spin upgrade, to co mieliśmy zresztą w wersji konsolowej. Stacjonarnej, sorry. Natomiast co chciałem powiedzieć tutaj. Przede wszystkim błąd, a raczej wada tej gry, jaka jest, to jest to, że w tej gierce jest dziwna detekcja kolizji. Po prostu często jest tak, że przeciwnicy mają jakieś takie dziwne klatki nietykalności, co
utrudnia ci pokonanie jakiegokolwiek przeciwnika, dlatego że masz wrażenie, że na przykład naparzasz w niego ile wlezie, a on robi powiedzmy taką blokadę, że nie jesteś w stanie go nawet zaatakować, co skutkuje tym, że przeciwnik bądź tytan jest w stanie ciebie na parę hitów wziąć. To jest jedna sprawa i mi się tak parę razy zdarzyło w trakcie gameplaya. Druga sprawa, co też często się dzieje, to to, że gra ma jakieś takie dziwne blokady. Jak widzicie, gra dzieje się w 2D, czyli idziemy w lewą lub prawą stronę, co nie? Nie idziemy w pseudo 3D lub z kamerą izometryczną, mamy po prostu 2D. I dlaczego jest to pewna wada w tej gierce? Otóż dlatego, że w momencie, kiedy oddalimy się pikselkę dalej, często jest tak, że pojawia się swego rodzaju blokada, która uniemożliwia nam powrót do miejsca, gdzie chcielibyśmy wrócić, bo przykładowo nie zebraliśmy czegoś. Zaraz opowiem, co tutaj jakby zbieramy fabularnie i co jest bardzo opcjonalne, dlatego że szczerze powiedziawszy, to co zbieram w trakcie gameplaya nie jest jakoś super wymagane, żeby zdobyć, dlatego że w zasadzie kiedy to zdobędziesz lub tego nie zdobędziesz, to zakończenie masz jedno i to samo, więc w tej gierce nie ma dwóch zakończeń, mamy tylko jedno zakończenie. Czyli nie ma zakończenia nie stuprocentowego i stuprocentowego, tylko mamy jedno zakończenie. Tak to muszę jakby, wiecie, momentami precyzyjniej, że tak powiem, tłumaczyć. No jak widzicie, teraz miałem przed chwilą nawet blokadę na gameplayu. A więc dobra. Co to są w ogóle za jakieś takie dziwne maski, które Crash zbiera? Bo one są w różnych kolorach. Mieliśmy tam srebrną, zieloną oraz złotą. Przed państwem Tiki Mask. Dokładnie, to są Tiki Mask, które zbieramy i są one mega opcjonalne i tak jak tam Crash Mania tłumaczy, są one dosyć bezużyteczne. Dlaczego są one bezużyteczne? Dlatego, że praktycznie nic się nie dzieje, kiedy je zbierzesz. Po prostu to są takie znajdźki, które w zasadzie mają ci trochę umilić czas gry. Nic się praktycznie nie dzieje, kiedy będziesz je zbierał. Ja stwierdziłem, że ja podejmę się tego, dlatego że stuprocentowanie gry wbrew pozorom nie jest jakoś super trudne. Co prawda jest czasami męczące w pewnych momentach, w pewnych sekcjach poziomu, aczkolwiek nie jest to jakoś super takie denerwujące i demotywujące, żebym ja, nie wiem, miał tutaj się zaraz, nie wiem, striggerować bądź też zdemotywować, że nie chce mi się. No. I tutaj mamy oczywiście debiut Elektrika, czyli tytana, który, jak dobrze pamiętacie, władał piorunem. Władał piorunem i ogólnie elektrycznością. Jest po prostu odpowiedzialny za rażenie prądem elektrycznym. Tak jak tutaj zresztą widzicie. Oraz Snipe, którego dobrze i doskonale powinniście pamiętać z, no, wersji stacjonarnej. Ogólnie jakie są może moje odczucia, moje wspomnienia, bo kiedyś udało mi się parę razy zagrać w tę gierkę, jak byłem w technikum. Dokładnie to kiedy chodziłem do drugiej technikum, czyli 2014 rok. I to był praktycznie początek roku szkolnego, kiedy sobie na swój telefon ściągnąłem tę gierkę, bo miałem wtedy emulator Game Boy Advance. I powiem szczerze, że ta gierka, no, na początku sprawiała dla mnie takie dziwne wrażenie, w sensie nie przepadałem za bardzo za nią. Jak patrzyłem na tą gierkę, to sobie tak mówiłem, Boże święty, wolę tytany na konsole stacjonarne. Ale teraz tak sobie, jak nagrywałem ten gameplay, bo to jest oczywiście w postprodukcji, nie jest to w live produkcji, bo stwierdziłem, że tą gierkę szybko sobie nagram w post i będzie z tego 5 odcinków, dlatego że tak jak to w fabule było wytłumaczone, mamy 5 wysp. Mamy El Sanity Beach, Bandicoot Beach, mamy później Tiki Island, mamy Insanity Island, Entrapment Island oraz Cortex Island bodajże. To jest 5 wysp, które w zasadzie nas tutaj będą czekać, na które w sumie będą na nas czekać. I jako że stwierdziłem, że ta gierka jakoś super długa nie jest, bo to w końcu gra na Game Boya, to stwierdziłem, że czemu by nie zrobić tak, że po prostu całą wyspę będziemy sobie komentowali. Zamiast, wiecie, poszczególnych sekcji czy poszczególnych poziomów. Tak więc odcinki z tej gry będą mocno do pół godziny.
w sensie jakby długość tych odcinków będzie do pół godziny. No, to chciałem powiedzieć. Sorry, że ja się tak plączę, mam dzisiaj jakiś taki dziwny dzień. W sumie, że tak plączy mi się język, bo chcę jakby jak najwięcej przekazać, żeby wam się oczywiście podobało, bo myślę, że to jest dosyć ciekawa gierka, muszę przyznać. Wiem, że moja dziewczyna bardzo lubi tę gierkę. I chyba nie muszę tłumaczyć tak podstawowych rzeczy, że ta strzałka na prawo to kieruje nas na następną sekcję poziomu. Ogólnie soundtrack w tej gierce jest bardzo w porządku. Lubię strasznie tło, backgroundy tych poziomów, jak i ogólnie sam poziom ma taki całkiem spoko klimat, muszę przyznać. Taki przyjemny crash, który trochę wydaje mi się, że próbował być takim crashem, nie wiem, Entrance albo crashem The Huge Adventure, bo troszeczkę, mimo że tutaj mamy otwarty świat, to jednak troszeczkę przypomina mi to, że jakby klimatowo chciał jakby dorównać do tych gierek. Być może ja się mylę, ale tak mi się przynajmniej wydaje. No tutaj mamy 6 na 15 już tych zielonych tiki mask. I tak, czasami mi się udawało takie dziwne bugi robić. Ta gierka niestety też ma sporo gliczy, które nie raz, nie dwa mogą kogoś oczywiście rozchmurzyć, rozbawić. Zależy w sumie. Ja na przykład uważam, że te glicze w niektórych momentach są śmieszne, w niektórych momentach są takie Boże święty. O! I tutaj mogę wytłumaczyć kolejną rzecz. Kryształy. Jak widzicie, kryształy powróciły w tej gierce, co jest dosyć sporym zaskoczeniem, dlatego że moim zdaniem kryształy już dawno powinny pójść w odstawkę, biorąc pod uwagę, że jednak ich powrót, ich pojawienie się w następnych grach Crasha troszeczkę nie ma sensu, bo zwróćcie uwagę na jedną rzecz. W Crashu dwójce mieliśmy te 25 kryształów i jeden typu Slave, co nie? Które tam Cortex znalazł wtedy, kiedy spadł po konfrontacji w Crashu 1. No i po zakończeniu Crasha 2, potem pojawił się Crash 3, gdzie były kryształy, które, wiecie, mieliśmy znaleźć te kryształy w ich oryginalnych miejscach, czyli to była podróż między czasami. Tak jak pamiętacie, to była główna tematyka Crasha 3. Później pojawiły się te kryształy w spin-offach, czyli Crash Team Racing i Crash Bash. Jako wiadomo, kryształy wyścigowe i kryształy minigierkowe w Bashu. Później The Wrath of Cortex spowodował, że kryształy powróciły dlatego, żeby mogły zatrzymać moc elementalów lub żywiołaków, whatever. Później był The Huge Adventure, który wprowadził kryształy, które miały z powrotem przywrócić Ziemię do ich normalnych rozmiarów, w sensie Ziemię do normalnych jej rozmiarów. W Entrance, żeby praktycznie powstrzymać Entropiego, Entransa i tak dalej. Potem Nitro Kart to samo co Team Racing. Fusion to w zasadzie, do teraz nie wiem jak mogę to wytłumaczyć, po prostu żeby unicestwić Ripto oraz Cortexa. Później Twin Sanity. Tak, Team Racing, Boom Bang. I teraz jesteśmy przy tej gierce. Jaki jest sens wprowadzenia kryształów tutaj, poza tym, że kryształy powodują nietykalność chwilową? Jakby ja nie widzę trochę tego sensu, być może ktoś może mnie oświecić, bo może ktoś ma swoją teorię, dlaczego one powróciły. Ja osobiście uważam, że jest to trochę bez sensu i dziwne trochę. Ale ja nie muszę jakby wszystkiemu przytakiwać, nie muszę wszystko zachwalać w tej serii, bo jest wiele rzeczy, które uważam za bezsensowne, ale zwykle siedzę cicho w tych momentach, bo wiadomo, każdy interpretuje takie rzeczy na swój sposób. Tutaj wam chciałem przy okazji pokazać taki śmieszny easter egg w menu pauzy, gdzie Aku robił różne tam miny. No i cóż, mamy tutaj elevatory z wielkim N, które jak widzicie ruszałem się w lewo, w prawo, w górę, w dół. No i tutaj oczywiście się chełpiłem na tą Tiki Mask. Srebrną oczywiście. Znaczy, powiem szczerze, fajne jest to, że takie coś jak Tiki Mask się pojawia, of course. Ale uważam, że to jest tylko taki zbędny czasu milacz, żeby po prostu, nie wiem,
żebyś miał co robić, jakby, żeby nie wyglądało tak, że te poziomy są zbyt puste. Bardzo mi się podoba sceneria tego poziomu, tak jak już zresztą wspominałem. I jakoś tak dziwnie odczuwam, jakby już lato było, tak jakby. W sensie wiecie, mimo że mamy póki co porę roku wiosna, no bo nagrywam to 7 maja, czyli w dzień, kiedy będzie jeszcze jeden filmik bonusowy i w dzień, kiedy wleciał bodajże 13 odcinek z Titansów na PS2, to jednak odczuwam w tej gierce, jak ja się tak trochę wczuwam w tę gierkę, mimo że to jest gra na Game Boya, to odczuwam, jakby serio była jakaś taka, nie wiem, jakieś takie lato, wakacje. No cóż, mogę być w tych kwestiach trochę dziwną osobą. Żeby zdobyć srebrnego Tiki Mask albo srebrną Tiki Mask, po prostu tą srebrną maskę, to musimy, jak widzicie, wziąć snajpa, który zniszczy, że tak powiem, stalowe skrzynki. Właśnie, kolejny nonsens, który jest w tej gierce. Trochę też na tą gierkę ponarzekamy w tym let's play, więc musicie być trochę na to przygotowani. Dla osób, które, nie wiem, myślały, że przez całą serię będę zachwalał, no nic tutaj takiego się nie pojawi, dlatego że jednak wolę też być trochę krytyczny do niektórych gier Crasha, a nie żeby za każdym razem je wywyższać, bo to w końcu gry Crasha. Więc druga sprawa, która jest dla mnie totalnie bez sensu i jest taka pozbawiona jakiejkolwiek logiki, to jest fakt pojawienia się tej skrzynki z niewidzialnością. W sensie wiecie, tam gdzie jest skrzynka, gdzie są te takie oczy i kiedy zniszczycie ją, to chwilowo jesteście niewidzialni. Po co to jest? Skoro i tak Wikipedia i w zasadzie Crash Mania określa to jako chwilowa przezroczystość. Serio, ta skrzynka to jest taka chwilowa przezroczystość. Oczywiście klejnoty w tej gierce, które zbieramy, są walutą w zasadzie do pewnych takich pudełek, które mają i losują ci tytana w zasadzie. Czyli przykładowo, kiedy podejdziesz do takiego żółtego pudełka, żółtej skrzynki, to kiedy będziesz posiadał, nie wiem, tam dajmy na to 30 takich klejnotów, to wtedy wylosuje ci tytana. I to jest losowe, bo raz może ci wylosować snajpa, raz ci spajka wylosuje, raz ci właśnie tego bobra, raz tą pseudo jaszczurkę, już nawet zapomniałem, co to dokładnie było, tamten tytan też, który był bez sensu. Oraz elektrika, bo to jest jakby, wiecie, do wyboru, do koloru. Smuci mnie fakt, że Gor się nie pojawia w tej części, ale w sumie jest to, można by powiedzieć, w miarę wytłumaczone, dlatego że model Gora raczej by się nie zmieścił na taką grę na handhelda. No bo ci, co nie wiedzą, to szybko wytłumaczę, że Game Boy Advance, PSP, Nintendo DS i wiele takich innych malutkich konsol przenośnych to są handheldy. Więc myślę, że nie powinno być tutaj żadne zdziwienie. Warto też wspomnieć, że te mojosy, które wypadają z tytanów, wypadają w losowych ilościach. Raz ci wypadnie jeden, raz ci wypadnie dwa, raz ci wypadną trzy. Bo to czasami też się tak zdarza. I to potrafi albo z jednego tytana, albo nawet z dwóch wypaść po trzy, co daje ci na przykład 6. Wynik, w sensie 6 takich mojosów. A teraz idąc jeszcze dalej, to mam kolejne ciekawostki odnośnie wersji na Game Boy Advance. Jeżeli oglądaliście cutscenkę pierwszą, tak wiecie, kiedy było to ugrupowanie zła, czyli tam wiecie, Nina, Dingodile, Tiny, Uka Uka, Cortex i tak dalej, to mogliście dostrzec, że Nina w wersji na GBA, zamiast mieć fioletową spódnicę, to ma szarą parę shortów, co jest dosyć ciekawą zmianą i zastanawiam się, dlaczego tak jest, bo nie powiem, że nie jest to dosyć ciekawa sprawa. Oraz druga i zarazem ostatnia ciekawostka odnośnie wersji na Game Boy Advance. Crash nie ma tatuaży. Jak mogliście zauważyć. Mimo że ma na okładce gry, to w trakcie gameplayu, jak możecie dostrzec, nie ma w ogóle tatuaży. Co jest też dziwną sprawą dosyć. A, i tutaj będę się oczywiście teraz męczył z klejnotem. Zapomniałem w ogóle tego wyciąć, ale przynajmniej zobaczycie, w jak debilny sposób, kurde, nie potrafiłem zsynchronizować niektórych skoków. No dobra, no, udało mi się to za drugim razem. Tutaj chciałem was trochę wkręcić. Skrzynki z takim ptaszkiem to oczywiście checkpoint jest. O, i to jest dosyć
znany problem w wersji na Game Boy Advance. Ta piła, która tutaj w zasadzie przecina. Problem z tą piłą jest taki, że... A raczej z tym ostrzem. W sumie piła, whatever. Przecina, przecina. Jest ostre, więc... Dajmy na to, że to jest taka ostropiła. O, tutaj wymyśliłem nowe słowo. Ostropiła. Oczywiście trademark, nikt nie może tego używać. Dobra, przejdźmy może już do rzeczy, którą chcę wytłumaczyć. Otóż ta cała... To całe ostrze... Działa w dosyć dziwny sposób, bowiem... Tak jak tu Crash Mania też zresztą pisze, bo ja sobie to zaczerpnąłem informacje z Crash Mania. Problem z tą całym ostrzem jest taki, że kiedy Crash nawet nie podejdzie zbyt blisko tego ostrza, tylko powiedzmy będzie króciutki dystans między tym ostrzem a Crashem, to Crash tak czy siak może dostać obrażenia. Co jest takim kompletnym bez sensu w ogóle. To jest takie... Daje mi tylko pretekst, że ta gra wyszła dosyć szybko. W sensie, twórcy zamiast powiedzmy postarać się, żeby ta gra miała ręce i nogi, to oni stwierdzili, że na szybko wydadzą ten port. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić w tej kwestii. I też druga sprawa, która jest kompletnym nonsensem, jest to, że te skrzynki z niewidzialnością, jak tytany bądź też wrogowie zniszczą po prostu tę skrzynkę, to oni również mogą stać się niewidzialni na chwilę, a raczej przezroczyści. Sorry, zapominam, że to nie jest skrzynka niewidzialności, tylko skrzynka przezroczystości. No jak widzicie, przed chwilą Bober został wylosowany, który tak na dobrą sprawę ma dwa ataki. Jak widzicie, to takie dupnięcie, co powoduje jakbyśmy... No nie wiem... Przeszli przez trzęsienie ziemi oraz jego atak z ogona, który też zadaje... Niemały damage. Ale tak to mogę powiedzieć, że ten tytan jest dla mnie taki bezużyteczny i nie dziwię się, dlaczego nie został on dodany właśnie do wersji konsolowych Crasha of the Titans. Oczywiście też nie muszę chyba tłumaczyć, że Wumpa Fruit, kiedy zbieramy daną ilość, czyli dajmy na to 100 lub 200, to dostajemy życie dodatkowe, ponieważ mamy ponownie dwa systemy żyć. Mamy pasek zdrowia, który widzimy tutaj, oraz mamy system żyć taki, jak mieliśmy w klasycznych Crashach, czyli jak widzicie w prawym górnym rogu jest podobizna Crasha i liczba, co zwiastuje i pokazuje nam, ile Crash ma żyć. W tym wypadku straciłem 4, więc mam 3. Jestem też świeżo po nagraniu gameplayu do trzeciego świata, czyli Entrapment Island. Entrapment Island. I mogę powiedzieć z ręką na sercu, że nie udało mi się tam 100% zrobić, co oczywiście zwiastuje to, że będę musiał robić backtracking. I nie jestem z tego powodu jakoś super dumny, dlatego że... powiedzmy, ostatnia sekcja w trzecim świecie jest dosyć... interesująca i niezbyt ciekawa i niezbyt fajna swoją drogą. I tutaj po raz kolejny mieliśmy konfrontację z Frogerem, bo tak w sumie mogę na niego mówić. Froger, który jest odpowiedzialny za pszczoły, jakkolwiek oczywiście to brzmi. No i nietykalność, jej. Aż musiałem, kurde, tutaj popić, bo zaschło w gardle. Mam, kurde, pysznego tymbarka, wiśnie, jabłko, więc uda się nam przetrwać jakoś. No, więc lecimy z kolejną sekcją. I tutaj oczywiście na samym starcie musiał mnie poczęstować prądem elektryk. Skąd my go znamy? Wszyscy wiemy, jaki on jest, więc... W ogóle zastanawia mnie jedna rzecz. Czemu moja dziewczyna w ogóle nie lubi tej wersji na Nintendo DS? Bo przyznam szczerze, że wydaje mi się, że wersja na DS-a jest trochę ciekawsza niż wersja na Game Boy Advance. Mimo że lubię obie jakby wersje, bo lubię na Nintendo DS i na Game Boya, to jednak zastanawia mnie, co takiego
Justyna nie lubi za bardzo wersji na DS-a. Aż będę musiał się jej zapytać po odcinku, szczerze powiedziawszy. Ale co mogę zachwalić oczywiście tutaj, to jest wygląd tego bobrowego tytana. Bo jednak wbrew pozorom jest bardzo ładny. Bardzo ładny ma design. I bez tutaj żadnych skojarzeń, nie jestem żadnym, nie wiem, zoofilem czy kimś tam. W ogóle co to jest za ten obiekt w tle? To trochę wygląda jakby taka jakaś opuszczona świątynia była tam w głębi tej dżungli. Może to jest ta świątynia, w której zwiedzaliśmy, którą zwiedzaliśmy w czwartym epizodzie w Titansach na Playaku dwójce albo na X360. O, i zapomniałem wspomnieć o detonatorze, który, jak widzicie, spuszcza nitro na naszych przeciwników i po prostu detonuje nitro. W ramach przypomnienia, detonator pojawił się w Crashu Twin Sanity po raz pierwszy. I jest to szczerze skrzynka, która moim zdaniem powinna być ogólnie w serii Crasha, dlatego że jest ona lepszym zamiennikiem niż zielona skrzynka z wykrzyknikiem, przynajmniej ja tak uważam. Mogę się oczywiście mylić, możecie mnie oczywiście za to również skrytykować, ale to jest moje zdanie. Ja nie neguję czyjegoś zdania, tak by the way. Tam u góry, jak widzieliście, mamy Tiki Mask srebrną, raczej srebrną maskę Tiki. I teraz zrobimy coś takiego, że osiądziemy snajpa i po prostu będziemy musieli uderzyć właśnie kopytami w dół, co spowoduje, że trzeba będzie teraz tutaj uruchomić platformę. Ważna uwaga, jak uruchamiać takie platformy? Otóż trzeba niszczyć coś takiego. Takie, powiedzmy, dystrybutory, coś takiego. Nie wiem, jak to inaczej słowami nazwać, po prostu, powiedzmy, mini takie dystrybutory musimy niszczyć, które powodują, że platformy mogą zostać zasilone energią elektryczną i dzięki czemu polecimy do góry, ponieważ będą one czynne i będą one działać. Tak, i jak widzicie, jest to wszystko nagrywane w formacie 4x3, ale w tle tam dałem właśnie jakiś wallpaper z bodajże Crasha Mind Over Mutant, dlatego że jakoś to tło mi się spodobało i stwierdziłem, że czemu by nie dać jako tło dla tego let's playa. To jest w ogóle przedostatnia wersja of the Titans w tym maratonie, tak więc szykujcie się, że po wersji na DS-a idziemy już na Mind Over Mutant na DS-a, czyli na grę, którą najmniej chyba grałem ze wszystkich tych gier, dlatego że mogę tutaj śmiało powiedzieć, że ja wersji na DS-a Mind Over Mutant nie znam. Wiem tylko, że jest to gra, która jest w 2D, więc nie jest to gra, która była w 3D, tak jak to było z Of the Titans na DS-a. Po prostu jest to taki totalny downgrade i wiem, że niektórzy mocno krytykują wersję Mind Over Mutant na DS-a. Czy słusznie, czy nie, nie mnie to oceniać. No i walczymy sobie tutaj teraz z Boberkiem Jarosławem. W ogóle to jest dziwne trochę w tej gierce. Mamy przykładowo ciemniejszy model takiego snajpa, mamy ciemniejszego przykładowo Spike'a i innych tytanów i kiedy ich osiądziemy, to oni nagle z dupy stają się jaśni. Dlaczego? Czyżby gra tutaj, nie wiem, chciała zasugerować jakiś rasizm czy coś? Znaczy, trochę to jest dziwne. Bo ja uważam przykładowo, że to, jak właściwie to strasznie lubię w wersji na konsole stacjonarne, czyli po prostu jak mieliśmy przykładowo takiego ciemnego tytana, to jak osiadaliśmy tego ciemnego tytana, to on po prostu był dalej ciemny, on się nie rozjaśniał tak jak w wersji na Game Boya i jakoś nie chce mi się wierzyć, że to przez to, że tutaj są jakieś, nie wiem, ograniczenia czy coś sprzętowe. Bo zero Game Boy Advance potrafi różne, uwierzcie mi, rzeczy utrzymać i jakoś nie chce mi się wierzyć, że tutaj to było z powodu ograniczeń. Bo ja w to akurat nie uwierzę. I to mogę wam tu powiedzieć z ręką na sercu. No i co, teraz będziemy dostawali się do
ostatniej Silver Tiki Maski, którą w sumie już mamy zebraną. I teraz już nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu zakończyć poziom. Swoją drogą dobrze, że ja tutaj zginąłem i był ten edyt cały, dlatego że inaczej bym nie zebrał tej srebrnej Tiki Maski. Ta, pamiętacie, kiedy mówiłem wam o tym, że kamera się często blokuje w momencie, kiedy przekraczamy jakąś sekcję? No to właśnie tutaj mogliście już zobaczyć, że po zbiciu checkpointa zablokowano nam drogę. Teraz sobie wyobraźcie, co to by było, gdybym jak nie zebrał tych Tiki Mask tam po drodze. To już bym musiał nawet w pierwszym poziomie już robić backtracking. No i oczywiście tutaj mieliśmy ponownie Doom Monkeys, tylko o różnych kolorach twarzy, mordy, pyska, whatever. Po prostu mają one różne kolory, jak widzicie, jedne są fioletowe, tak jak to standardowo było, a jedne są czerwone, nie wiedzieć czemu. No i dobra, czas na konfrontację z naszym pierwszym bossem, pseudo-bossem, bo dla mnie bossowie w tej gierce są żałośnie łatwi, ponieważ można ich kopniakiem pocisnąć. Dingodile, proszę państwa. Co ja mogę o tym bossie powiedzieć? Tak jak przed chwilą wspomniałem, niektórzy bossowie są po prostu zbyt łatwi i on jest takim dosłownie przykładem tego. Spójrzcie, jak ja go teraz pocisnę. Okej. Zadał mi damage z miotacza ognia i tak dalej, ale zobaczcie, jak na pierwszego bossa powinien być troszeczkę trudniejszy, może nie powinien być jakoś super uber easy, ale powinien być po prostu troszeczkę trudniejszy. Czy tak się tutaj stało? No niekoniecznie bym powiedział. No ale po pokonaniu Digondyla zdobyliśmy oczywiście Mojosy i teraz udało nam się zebrać ostatnią Tiki Mask. I kiedy przejdziemy teraz do Exitu, to będziemy przechodzili na poziom, który ma podsumować nasz pierwszy świat. Jest to poziom, który za każdym razem w każdym nowym świecie się pojawia jako takie podsumowanie i przy okazji odblokowanie nam kolejnego świata. Przed państwem oto sekcja 3D, gdzie Crash tutaj, że tak powiem, podróżuje sobie po wodzie i musi zebrać 10 skrzynek. W zasadzie to nie musi, ponieważ to jest opcjonalne. Kiedy zbierzecie 10 skrzynek, to w zasadzie nic nie dostajecie poza krótkim komunikatem, że congratulations, zdobyłeś wszystkie skrzynki. Tyle. Nie jest to jakoś super wymagane. Beta M i wiele speedrunnerów pokazało, że nic się za to w sumie nie dostaje. I w taki oto sposób zakończyliśmy Wumpa Island i teraz w następnym odcinku będziemy zabierać się za Tiki Island. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się Let's Play podoba i że w sposób informatywny prowadzę Let's Play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Wejścia również na grupę na Facebooku i na Discordzie, linki są podane w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć i pa pa!